dumą Wydziału Przyrodniczo-Technicznego dla Uniwersytetu Opolskiego są badania paleobiologiczne i studia paleo. Wszystko zaczęło się w niewielkiej wiosce pod Opolem, gdzie odkryto kości zwierząt. Wykopaliska są prezentowane na imponującym pawilonie paleontologicznym, który mogą podziwiać zwiedzający z kraju i ze świata. Kierunek paleobiologia tutaj na Uniwersytecie miał swój początek w badaniach w Krasiejowie. Tak, no, wykopaliska w Krasiejowie są prowadzone rokrocznie już od 20 lat. Jest to stanowisko rzeczywiście znane na całym świecie ze względu na to, że w niewielu miejscach znajdujemy tak liczne, a z drugiej strony tak dobrze zachowane skamieniałości, co umożliwiło rozwój badań w bardzo wielu kierunkach i również rozwój kierunku paleobiologii. Są to studia międzynarodowe w języku angielskim. Wśród naszych studentów są osoby z całej Polski, ale też na przykład z Hiszpanii, Niemiec, Rosji, Belgii czy Nigerii. A czy studenci mogą podczas zajęć praktycznych brać udział na przykład w wykopaliskach? Tak, w ramach studiów mają kursy terenowe, nie tylko w Krasiejowie, ale też w innych ciekawych stanowiskach na Opolszczyźnie, ale także w trakcie zajęć laboratoryjnych pracują z materiałem paleontologicznym z Krasiejowa i innych miejsc, więc studia umożliwiają prowadzenie badań naukowych już tak naprawdę w trakcie studiów. Swoją uwagę skupiamy na stanowiskach Opolszczyzny. Mamy tutaj odsłonięcia od karbonu, czyli skały sprzed ponad 300 milionów lat, po kredę około 90 milionów lat, środowiska morskie, lądowe, szczątki zwierząt bezkręgowych, kręgowych, roślin. Każdy znajdzie coś dla siebie. Pracownicy Instytutu Biologii mogą poszczycić się badaniami zbiorowisk roślinnych, m.in. w Tajlandii, Brazylii czy Kambodży. Zespół Botaniki Uniwersytetu Opolskiego zajmuje się od kilkunastu lat zbiorowiskami roślinnymi. W szczególności koncentrujemy się na badaniach zbiorowisk azjatyckich, typów roślinności w Środkowej Azji oraz Południowo-Wschodniej Azji. Południowo-Wschodnia Azja to są nasze zimowe ekspedycje na pola ryżowe, ponieważ tam jest największa bioróżnorodność nie tylko chwastów, nie tylko roślin polnych, ale w ogóle namułkowych, wodnych i wodno-błotnych. Bardzo bogaty ekosystem, w którego ochronie uczestniczy też kadra Instytutu Biologii. Drugie miejsce, drugi obszar naszego zainteresowania to są zbiorowiska niezwykłego terenu, hotspotu bioróżnorodności świata, mianowicie Środkowej Azji, czyli Kirgistanu, Uzbekistanu i przede wszystkim Tadżykistanu. To tam opisaliśmy już ponad 150 typów roślinności, odkryliśmy wiele gatunków roślin. Tam też pojawiła się idea, aby opisać po raz pierwszy roślinność raju, ten archetyp raju opisanego w Biblii. Właśnie w tej chwili przygotowujemy pracę na ten temat. Dla roślinności Środkowej Azji wydaliśmy w ostatnim miesiącu pierwszą tego typu książkę, monografię opisującą ponad 1800 gatunków flory naczyniowej tego obszaru. Chcemy utworzyć w Tadżykistanie stację pamirską, która mogłaby być naszą bazą wypadową, czyli oprócz Krasiejowa mielibyśmy także zagraniczną placówkę, w której mogliby nasi studenci, ale przede wszystkim doktoranci prowadzić swoje badania naukowe. W badaniach nad bioróżnorodnością naukowcom pomagają nowoczesne metody, takie jak techniki molekularne i bioinformatyka. Znajdujemy się w Instytucie Biologii w pracowni badań molekularnych. Przedmioty, które prowadzimy, to zastosowanie metod bioinformatycznych, podstawy bioinformatyki, komputerowa analiza struktur DNA i białek. Za pomocą nowoczesnych technik badawczych jesteśmy w stanie przeanalizować, mając daną sekwencję DNA, na przykład drogi migracji gatunków inwazyjnych. Skąd przybyły, czy ze wschodu, czy z południa. Porównując sekwencję DNA osobników właśnie z różnych państw z sekwencjami osobnika z Polski, jesteśmy w stanie właśnie odpowiedzieć na to pytanie, skąd taki dany okaz przybył do naszego kraju. Czy studenci mogą obserwować, mogą w jakiś sposób brać udział w takich analizach podczas zajęć praktycznych? Oczywiście w trakcie toków studiów oferujemy szereg przedmiotów, na których studenci mogą uczestniczyć w takich badaniach. Mogą również uczestniczyć w badaniach potem swoich tutaj w ramach pracowni magisterskiej, także ten laboratorium jest do dyspozycji studentów, więc tutaj no czekamy z otwartymi rękami na studentów, którzy są zainteresowani właśnie tutaj studiowaniem u nas, pisaniem pracy magisterskiej. Jakie są etapy pracy studentów właśnie w tej pracowni, w tym laboratorium? Pierwszym, najważniejszym etapem jest pozyskanie
obiektu do badań. W naszym przypadku przede wszystkim analizujemy okazy owadów, więc taki okaz trzeba pozyskać w terenie lub po prostu bazujemy na okazach muzealnych. Jeśli mamy fizycznie okaz tutaj w laboratorium, no to przystępujemy do analiz. Pierwszym takim najważniejszym etapem jest izolacja materiału genetycznego, czyli pobieramy tkankę, następnie izolujemy DNA. Kolejnym etapem jest wykonanie reakcji PCR, czyli można powiedzieć namnożenie interesującego nas fragmentu DNA. Kolejny etap to sekwencjonowanie, a na sam koniec otrzymujemy sekwencję, którą możemy przeanalizować bioinformatycznie.